Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Jest nam niezwykle miło powitać Państwa na spotkaniu, które wybraliśmy jako spotkanie specjalne, inaugurujące tegoroczną edycję z Festiwalu Poznań Poetów. I to jest taki moment, kiedy wypada powiedzieć kilka słów na temat tego festiwalu. Jest to festiwal nie byle jaki, ponieważ żeby nie powiedzieć wręcz, może nawet niezwykły, ponieważ ma niezwykłych gości, autorów, poetów i krytyków. Jest to festiwal wybrany, ponieważ ma znakomitą publiczność, jaką Państwo jesteście. Jest to festiwal uparty, ponieważ wbrew rozsądkowi uparł się, żeby być mimo obcięcia ministerialnej dotacji, które stanowiło 50% budżetu tego festiwalu, więc wbrew rozsądkowi naprawdę jesteśmy i trwamy, na tym nam bardzo zależy, żeby festiwal dobrze wybrzmiał w tym roku, wbrew temu ograniczeniu. Jest to festiwal wyróżniony dlatego, że ma znakomity zespół. I tutaj muszę bardzo podziękować Joasi Przygońskiej, Mariannie Jaworskiej za zaangażowanie w przygotowanie tego festiwalu, no i Piotrowi Śliwińskiemu, który jest znakomitym kuratorem tego festiwalu. I na koniec jest to festiwal poważny, który ma swój początek i to jest właśnie ten początek. I ten początek musi dobrze wybrzmieć, proszę Państwa. Na tę okoliczność przygotowany jest specjalny dźwięk, to jest gong. On wybrzmiewa raz na dwa lata i to jest ten moment. I teraz przekazuję Tobie głos. Bardzo dziękuję i Karolowi Francuzikowi, i Krzysztofowi Hoffmanowi, i także naszym studentom, bez pomocy których nie ujechalibyśmy daleko, a prawdę mówiąc nigdzie, i jeszcze wielu innym osobom, które nam pomogły i pomagają, żeby to się mogło wydarzyć. Pani dyrektor powiedziała właściwie wszystko, co istotne. Zapraszam Piotra Zomera. Teraz spotkanie pierwsze z trzech spotkań. Gdziekolwiek chcesz. Jeszcze nic nie było przecież. A konto, tak. Pierwsze z cyklu Muzyka do sensu. Wytłumaczę formułę, a może najpierw nie formułę, tylko genezę. To kilka lat temu, kilkanaście, czas jakiś nieubłagany i ponury sposób bieży. Odbywało się w Poznaniu małe festiwale, one poprzedzały Poznań Poetów, pod takim właśnie nagłówkiem. Były organizowane przez ProArte, czasopismo, środowisko, towarzystwo, grupę sympatyków w okresie, kiedy ProArte przewodził Karol Francuzik, tu ciągle obecny, gdzieś obecny, bardzo zasłużony. Wtedy sobie pożyczyliśmy od Piotra Zomera tę formułę, że poezja to muzyka do sensu, muzyka do rzeczy. Pozostaliśmy przy sensie, ponieważ był to czas, kiedy zwrot ku rzeczom jeszcze się w humanistyce nie dokonał i jakoś ominęła nas ta niebywała możliwość, żeby być tego zwrotu pionierami. Zaniedbaliśmy nasze miejsce w historii. Dzisiaj Państwo będą mieli okazję posłuchać Piotra Zomera, Adama Wiedemana i Edwarda Pasewicza. Piotr Zomera, kapella, Adam Wiedeman w asyście fortepianu, a Edward to już całą orkiestrę ze sobą sprowadził. Mogliby Państwo zadać sobie pytanie, które zadałem sobie, cóż Piotr Zomer z muzyką ma wspólnego, poza tym, że napisał tak ładnie, iż poezja to muzyka do sensu, że poezja to muzyka. I chciałbym się z tego jakoś wytłumaczyć, ponieważ umówiliśmy się, że wstępy prowadzących moderatorów będą tym razem wyjątkowo krótkie, żeby zostawić odpowiednio dużo czasu poetom, więc ja powiem bardzo krótko. Muzyka do sensu czy do rzeczy oznacza, że wiersz jest tym, czym jest, i naprawdę nie ma powodu, by był czym innym. Ale gdyby chciał, to mógłby, czemu nie, być koncertem, symfonią, fugą, kantatą albo na ten przykład muzycznym poematem. Napompować mógłby się cudzą, że tak powiem, formą, spęcznieć w sobie dziarsko, jak balon wylecieć nad padłą, nad język, ponieść autora wzwyż, santo subito.
Ale wtedy grozi mu, że po niewczasie przyjdzie mu, temu autorowi, którego wiersz wyniesie, powiedzieć. Nie widziałem nic złego w pisaniu wierszy o sobie. Nie wiedziałem, że i ja się będę czegoś wstydził. Nie wiedziałem, kim jesteś. Wstyd i śmiech na przemian tamuje mi usta. Wstydzę się o tym pomyśleć. Śmieszy mnie, że się wstydzę. No więc po co? Przecież chodzi o to, żeby wiersz udawał tyle, tyle, że mniej się nie da. Muzyka jest w nim po swojemu, myślę o wierszu Zomera. On jest z muzyką po swojemu. Ani temat, ani kontrafaktura. Gra w nich język. Poeta podsłuchuje go co najwyżej, chwyta melodię, stara się do nich dołączyć. Co najwyżej i tyle. Perswazja i zapewnienie zaś, deklaracja, deklamacja, no proszę sobie to wystawić, że się gra samemu, że się gra bez języka, zda się co najwyżej psu na bundę. Więc wiersz nie powinien udawać poematu, ani zastępcy, ani następcy Jana Sebastiana Bacha, ani opery, która ma kryzys. Nie powinien wywodzić ducha czasu z ducha kanonu, ani go nie wywodzić. Nie powinien być puchniętą komuś partyturą, ani nią nie być. Od czasu do czasu mógłby usłyszeć. Powinien umieć sobie wyobrazić, że mógłby zagrać, gdyby nie to czy tamto. Muzyka w języku wnosi i umożliwia sens i rzecz. Język przesiągnięty ambicją muzyczną odrywa i oddala. Innymi słowy, Piotr Zomer, tutaj mam nadzieję na wybaczenie, że użyłem pewnego wiersza po to, żeby go uczynić wierszem na ewentualność przedstawień muzycznych. Mając on się pojawić, być może mógłby się pojawić, gdyby nie to czy tamto, mógłby się pojawić przeczytany i wtedy ukazałby się w całej swojej nieskażonej i głębokiej urodzie. Piotr Zomer, mając do wyboru stwierdzenie słucham na przykład Bacha i słuchanie języka, w którym, kto wie, niesie się jakieś echo Bacha, wybiera drugą opcję. Nie dlatego, że koniecznie chce je, to echo, usłyszeć, ale dlatego, że dlaczego nie. Innymi słowy, Piotr Zomer, rezygnując z intersemiotycznych operacji muzyczno-poetyckich, intensywnych akcji stylizatorskich, ekfrastyczności, z niczego nie rezygnuje. Nie z muzyki przecież, która rezyduje w języku, w wolnych miejscach, w uchyłach składniowych, trybach warunkowych, modalności, punktach oralnych, materialności słów. To współmuzyka nigdy nie gotowa. I zakończę cytatem już tym razem prawie niezniekształconym. I lubi się jeszcze pewne słowa i te, za przeproszeniem, składnie, które udają, że coś się z sobą łączy. W tych międzysensach zawiera się cały człowiek. Wlazł tam, gdzie widzi trochę miejsca i słucha. I teraz mam nadzieję, że Państwo będą mieli okazję posłuchać wierszy Zomera, o którym próbowałem powiedzieć, że choć nie deklaruje swojego poświęcenia muzyce, to oddaje jej wewnątrz siebie, immanentnie, w środku, w języku swoich wierszy bardzo dużo miejsca. I to jest jeden z tych powodów, dla których zainteresowanie muzyką, ta pasja muzyczna, poetycka, nie zamienia się nigdy w trądadrację. Natomiast sprawia, że jest Zomer w moim głębokim, to nic oryginalnego, przekonaniu, jednym z tych poetów paru, zaledwie i to w skali powojennej, takich jak Wat, Różewicz, Białuszewski, którzy wpłynęli na polszczyznę poetycką bardziej niż ktokolwiek. Mocno. Proszę bardzo. Dziękuję, Piotr. Czy Państwo mnie widzą? Świetnie. Mi się wydaje, że Państwo by wiele stracili, gdybyście Państwo mnie nie widzieli. Piotr, strasznie dziękuję za... Wzruszyłem się i po prostu nie wiem, jak ja byłem w stanie znieść tyle dobroci, bo człowiek aż kurczy się, jak tyle dobroci słyszy i życzliwości i tak, a co do reszty, to nie umiem w ogóle, zresztą nie jestem od tego, żeby cię komentować, bo mnie miarodajnym. Dziękuję. Chciałem Państwu dzisiaj miast odczytywania utworów wierszowanych przeczytać tak kawałek książki, awansem, ponieważ
ponieważ brakuje, mam jakąś mniej więcej może połowę w stosunku do tego, co sobie wyobraziłem, miałaby ona ogarnąć. Mała książeczka właściwie. To jest właśnie taki kawałek prozy, który chciałem Państwu przeczytać. Do kawałków prozy ta książeczka mogłaby się składać. Chciałaby się składać, mam wrażenie, że by się chciała składać. Zacząłem to przy tym dłubać dość dawno temu, ale nie wiem, czy ze trzy lata temu pewnie, dłubiąc przy tym i zgubiłem notes, w którym miałem w kieszeni tkwił mi wypadł skubaniec. I mnie to straszliwie, to po pierwsze, mnie to straszliwie zdetonowało i odebrało mi taką dawkę zapisków, które miały mnie nieść. Byłem tym bardzo strudny. Więc to był jeden powód, dla którego odłożyłem te kawałki na bok. A poza tym miałem takie przeświadczenie, że czegoś im ja nie umiem zadać, co one by chciały, czego one potrzebują. No i tak jakoś rzuciłem okiem na to z jakiegoś powodu takiego czy śmakiego, może z rok temu, albo niespełna rok temu i nagle sobie przypomniłem, że wiem, co ja powinienem mu zadać. I byłem tym tak uradowany, że wiem, co ja powinienem mu zadać, że pomyślałem, że przejadę przez niego. I przejechałem i dopisałem jeszcze jeden, bo zdążyłem dopisać jeszcze jeden, zanim musiałem napisać jakieś wypracowanie dłuższe. I teraz jak już skończę wypracowanie, krótsze owacie dzisiaj, mam nadzieję, to wrócę do nich i będę próbował oddać im jakąś sprawiedliwość. Wysłałem do takiego trochę przeciężkiego magazynu literackiego. Chciałem zobaczyć, jak to wygląda właśnie w druku, czy ja mam rację, że ja wiedziałem, co im zadać. I wysłałem pierwszy, i on się ukazał w poprzednim numerze, a w najnowszym właśnie wysłałem tuż przed wyjazdem z Warszawy do Poznania, jest drugi. I tego to jeszcze nie zdążyłem nawet przeczytać, więc będę czytał awista z tego, chyba będzie mi wygodniej czytać z tego. Może ja nie będę komentował tego. To jest taka, to ma być taka, więcej nie będę komentował, to ma być taka książeczka złożona właśnie z takich różnych kawałków, związanych z bardzo tak z miejscem, które ja prawie w ogóle nie znam, bo chciałem właśnie napisać w jakimś miejscu, którego w ogóle nie znam. I ponieważ wyobrażałem sobie, że jak w ogóle nie znam, to się czegoś nauczę w jakimś miejscu. I niestety detalicznie mi się nie udało tego zrobić, ale starałem się. Ten kawałek, to opowiadanie, to coś nazywa się Środki do pielęgnacji chmur. Kiedy Przemek otwierał zawiązywaną na tasiemkę teczkę z podleczonej czarnym lakierem tektury, było w tym otwieraniu coś z uroczystego namaszczenia. Pulchne opuszki jego zwężających się ku paznokciom potężnych palców przewracały delikatnie kartki maszynopisu w poszukiwaniu fragmentu dziennika, który chciał pokazać albo odczytać, albo w którym ostatnio coś zmienił i też chciał pokazać. Namawialiśmy go, żeby posłał wreszcie jakąś bardziej ukształtowaną partię maszynopisu do wydawnictwa jako część tak zwanej większej całości. I tym razem rozumiało się samo przez siebie. Nie będziemy nawet musieli tego więcej powtarzać. Tym razem już na pewno maszynopis zostanie całkiem nieodlegle do wydawnictwa wysłany. Szło między innymi o to, że kartek maszynopisu przybywało powoli. Pisanie nie mogło przecież być czynnością łatwą ani pospieszną. Nie upewniałem się w tej mierze u nikogo, ale wszystko zdawało się wskazywać, iż że i pospolitsze czynności, które wykonywać musiał każdy z nas, nie tylko Przemek,
w jego przypadku miały tok powolniejszy, przypominający pisanie. Palce Przemka były nie tylko solidnie umocowane, były również długie. Na domowym pianinie ogarniały prawie 2 oktawy, choć od ich długości odwracały uwagę krótkie, często podcinane paznokcie. Przemek nie był ułomek, a palce jego wraz z pozostałą częścią dłoni stanowiły godną reprezentację tego życzliwego światu organom, które podobnie jak to niekiedy zdarza się u innych ludzi, łączyło w sobie ciało i ducha. Poniekąd reprezentowały i muzyczno-wizualną stronę jego imaginacji. Przewracały kartki, jak gdyby wykonując subtelnie pomyślany, a nie niepozorny choreograficznie taniec. Wydaje mi się, że było tu wiele, że było tu niewiele miejsca na przypadek. Przemek nie wyróżniał dłoni ręki prawej ani dłoni ręki lewej, zlecał im pracę stosownie do ich umiejętności i wprawy. Odwracał kartki demokratycznie na wszystkie 10 palców, to jest na obie ręce. Jedna dłoń uformowana w rynienkę, dyskretnie, nieomal bez, Państwo mnie słyszą, nieomal bez ruchu zapobiegała rozproszeniu kartek, które już zostały odwrócone, przytrzymując je od strony ich domyślnego grzbietu. Druga z niezmąconym spokojem dalej szukała odpowiedniego fragmentu. Reprezentację palców w postaci jeszcze bardziej aktywnej, a więc i bardziej zdemokratyzowanej, dawało się śledzić, gdy cała dziesiątka rozgrywała swoje swingujące partie muzyczne na stojącym pod ścianą pianinie. Którego to wieczoru podczas odwracania kartek wyfrunęła z nich owa ćma, stróżka ciszy nocnej, trudno powiedzieć. Ale wyfrunęła na dobre i lot jej odtąd sprawiał mi zawsze wiele radości. Ćma. Zauważał ktoś niebrawo z wachlarza kart, zastanawiając się, w co wyjść, żeby ugrać niezbyt fortunnie wylicytowane 3 bez atu, nie kończąc nawet sugestii, że dobrze byłoby zamknąć okno, bo oto właśnie wpadła ćma. Kiedy ktoś z pozostałych, teatralnie wznosząc wzrok ku górze, z zamierzoną egzaltacją dorzucał brakującą część sformułowania. By rozładować nocne napięcie dojrzałego lata, wystarczał niekiedy już ten zwięzły sygnał, zapowiedź ciszy, a nawet milczenie, co zawsze domagają się czułej opieki. Z czasem intonacyjny docisk ustąpił miejsca melodiom bardziej zniuansowanym, czy wręcz neutralnym. Coraz częściej przywoływaliśmy ich cytat, jak wiele innych, jak gdyby nigdy nic. Przemek przywykł do znaczenia ćmy życiu przyjaciół jako życzliwej konsjerżki nocy. A niekiedy i on, być może mimo woli, a nawet z pewną rezygnacją, pomagał krzewić jej obecność wśród młodszych przedstawicieli naszego gatunku. Nieraz słyszałem, jak ostatnie 3 słowa tej definicji wybrzmiewały z jego ust półgłosem albo szeptem, jak smutnie zacichające echo. To też trudno mi orzec, czy sam wysoko ceni to szczególne ubudowanie otoczenia. Mieszkał przy Dzierżyńskiego 9, a adres Dzierżyńskiego 9 stanowił jeden z centralnie ulokowanych handlowych punktów miasta. Dom położony był w centrum i swoiście na uboczu, a miejsce położenia, jak mogłem domniemywać z obserwacji, musiał również dogadzać pojedynczym źdźbłom trawy, sterczącym z pomiędzy połamanych płyt chodnika i kwiatom rumianku, które przez pół lata kwitły tuż pod płotem od ulicy i tuż pod płotem od podwórka. Obserwacji nie prowadziłem zbyt systematycznie, mam jednak nadzieję, że nie odbieram to prawa do powoływania się na nie. Na podwórku w rzadkich kępkach trawy bielały kwiaty nie nazbyt pewnej siebie koniczyny. Przemkowi, jak wnoszę z dziennikowych notacji, które mi zawierzył, miejsce, gdzie mieszkał, dogadzało w niemniejszym stopniu. Nie zaskoczyło tylko moje botaniczne zestawienie. Był, co osiadał na łodygach i liściach, to wiem akurat z dobrego źródła. Potwierdzał upodobanie tych rachitycznych roślin do leniwego postępu, progresji pozbawionej wyraźniejszego przyspieszenia. Czy świadectwem rozwoju, często zadawałem sobie to pytanie, nie jest już sam fakt istnienia życia osobniczego w rozmaitych przejawach, rzecz jasna, wśród których daje się wyodrębnić także postać życia scedzoną, czy wręcz znieruchomiałą do kształtu, który nazwany życiem czystym, tu akurat w odmianie
lekko zakurzony. Czy środki, które inwazyjnie mają wspomóc rozwój, nie okazują się nierzadko wbrew pragnieniom użytkowników kontrproduktywne? Był jak pieczęć przystawiona bezgłośnie na okolicznej wegetacji. Tak, nawet skłonność do znikomego rozwoju skrywała się pod pyłem. Po sanatoryjnej stronie torów posesje były wyraźnie większe. Ogrodzone tylko cząstkowo albo wcale zielone, bez umiaru, wręcz ostentacyjnie. Któż to mógł wiedzieć, gdzie się kończą? Być może na Raymonda, tam, gdzie mieszkała piegowata Krysia Prescott z grubym, jasnym warkoczem. Może aż pod Zofiówką, gdzieśmy za bardzo się nie zapuszczali trochę na zapas, bo jeszcze nie mieliśmy pojęcia, co się tam zdarzyło. Może dopiero pod Meranem, z którego zimą zjeżdżało się na sankach i na butach, a może trochę w bok, w jabłonnie. Ulistnione gałęzie strzegły swojej nieprzenikliwości i przeciskały się przez ogrodzenia, tam gdzie resztki ogrodzeń były i ponad ogrodzenia. Jeśli istniała jakaś przeszłość albo przyszłość, to latem były one nieczytelne. Najbardziej zapuszczone pensjonaty coraz częściej podpalali ich kwaternikowi lokatorzy. W nadziei tak przynajmniej mówiono, że mieszkania zastępcze, które przydzieli im miasto, będą bardziej przestronne niż pokoiki przeznaczone dla przedwojennych suchotników. Zastępstwo, które da więcej szczęścia niż rodzina. Zamiana, co niesie obietnicę nowego życia. Może można nie ulec takim podszeptom. Drewniaki wypalały się do fundamentów, nie było co gasić. Fundamenty zarastały szybko, najspieszniej było klonom i akacją. Obywatelskie nieposłuszeństwo drzew odnosiło skutek. Magistrat miał tu stosunkowo mało do powiedzenia. Niekiedy jeszcze po latach w gęstwinie krzewów można się było natknąć na ocalaną komórkę skleconą z surowych desek, nie na tyle przegniłą, żeby się zapadło. Albo na wychodek z wyciętym sercem nad uchylonymi drzwiami. Ocalał od ognia otoczony liśni ogromnych łopianów, szakami brzu albo akacji, albo śniegulicze. Haczyk dyndał na drzwiach, jak gdyby otworzono je przed chwilą. W regionach od centrum oddalonych, tam gdzie lokalna onomastyka zdradzała potrzeby bardziej wysmakowane, od strony Rejmonta i Żeromskiego, Krasińskiego i Orzeszkowej, po Fredry i Reje. Na dobrą sprawę, aż do samych torów przechowało się kilka murowanych willi. Jedna miała długie, pionowo stojące okna, druga ekscytująco zaokrąglone kanty. A niektóre z owych literackich ulic pozbawionych chodników, pociemniałych od trawy i zarośli, leżały jeszcze głębiej, w prawdziwie leśnym śródborowie. Tam inaczej. Z powodu wysokich pni sosen pokrytych jasną korą układało się światło. Powietrze miało inny odcień, a suche gałązki trzaskały pod nogami, zanim człowiek zdążył na nich stanąć. Tam wyjścia pilnowały otwarte na przestrzał, pozbawione od domów kamienne furtki, od których szary tynk odpadał bez pośpiechu, na modłę tak karygodnie nieprzemyślaną, że trudno byłoby się domyślić, kto w domach mieszkał i nie bez życzliwości traktował nadal krzewiące się na posesji dzikie róże. Nawet gdyby komu chciało się domyślić. Przestrzeń zaś, pozbawioną małostkowego podziału na długość i szerokość, definiowały cienie drzew, czasem już ściętych drzew, a na wysokość naprowadzały przechodnia korony drzew, choć myśmy wysokość nazwali raczej górą. Z górą przynajmniej wiadomo było, co robić. Łatwo przychodziło nam przegapić tę niepozorną odmienność między przestrzenią z jednej strony furtki, a przestrzenią z drugiej, między obszarem, co do furtki prowadziła i przy niej się kończył, a tym, który zaczynał się dopiero za nią. Nie trzeba było nawet stawać w przejściu, żeby stracić pewność, dokąd, z której strony, na którą stronę człowiek właściwie idzie. Musiała być jakaś różnica. Świat z całą pewnością dzielił się tu na dwoje, choć wprawne oko też dostrzegało ją z niejakim trudem. Konfuzje pogłębiały ubite między drzewami ścieżki, po których chłopcy w tej z powrotem poganiali patykiem metalowe kółka, czasem nie nadążając za nimi. Znane były wypadki przyspieszeń i ucieczek kół. Logicznie wszystko trzymało się kupy. Kółka podskakiwały na sterczących ze ścieżki korzeniach, przyspieszały gwałtownie
i tyle je widziałem. Czy to możliwe, że gałązki trzaskały pod nimi, podczas gdy ja myślałem, że pode mną? Zastępowało się je nowymi obręczami od rowerów, od przerdzewiałych wózków, kołami wszelkiego rodzaju, które przejmowały obowiązki tamtych i wspierały chłopców, już to rzucających się w pościg za uciekinierami, już to w mig zapominających o nich. W cenie były żeliwne fajerki, spaleńców domowych, popychane wykoślawionym w tym celu pogrzebaczem. Fajerki z racji swego ciężaru uciekały ze ścieżki rzadziej. W handlowej dzielnicy miasta, w pobliżu Myśli albo Kupieckiej, wegetacja była jeszcze bardziej herlawensko-potęczona lub zanikała całkowicie. Latem sucho było na przylegającej do bazaru ulicy Odnieckiej, obok dorodnych brzoskwi, rosnących na wyciągnięcie ręki za płotem u Pątkiewiczów. A nawet na wybetonowanych podwórkach bazarowych, gdzie słońce tarabaniło w dachy, lecz na podwórko dochodziło z trudem. Pyliście i sucho było też bliżej przemian. Czy to za sprawą nowych bloków? Czy może sporej kawiarni Adria, która mieściła się w jednym z nich, albo za jakąś jeszcze inną sprawą, o której się nie myślało, albo myślało dopiero dużo później, wygasły albo wręcz wyschnięte okazywały się całe ulice. Wystarczyło nie dopilnować przestrzeni, nie przyjechać przez jakiś czas do domu, bądź uporczywie wracać ze stacji drogą okrężną, a długie przeloty kurczyły się nagle. Wydawało się, że nagle do formatu zaułków, w którym odcięto wjazd lub wyjazd. Weź szewca na Smolnej koło młyna rzucił do mnie niby to bez związku kolega Sylwester Misiek. Siny na twarzy, jak gdyby pijał jakiś niezdrowy specyfik już na śniadanie, a jednak okazało się, że rzucił jak najbardziej w związku. I nie dość, że w związku, to w tej samej sprawie. Idę przedwczoraj odebrać glany, a budy już tam nie ma. Sylwek wracał w niedzielny poranek od miłych studentek ze stołecznego klubu Medic. Inne uliczki ginęły bez śladu. Jeszcze inne, kłącząc lokalne poczucie czasu i mieszając się przyjezdni, zmieniały nazwę. Z wielu miejsc obecni lokatorzy nie przyjmowali tego do wiadomości na amen. Poznikali niedawni mieszkańcy. Właściwie ginęli coraz intensywniej, coraz dogłębniej, i drewniaki mieszkalne, którym z kilku stron dostawiano przygodówki lub odświeżany kolor, zmieniały się nie do poznania. Asfalt płaszczył się w najlepsze w rozmaitych punktach miasta, gładko anonsując czas wielkiej wygody. Zwolna wypierał kocie łby, czasem wręcz kopał dołki pod kocimi łbami. Te jednak nie dawały za wygraną i w różnych miejscach bez wsparcia czynników administracyjnych bezrozumnie podnosiły głowę. Na skuteczny bunt bruku było już za późno. Bruku ubywało. Przerzedzono nawet imponująco zakrzewiony wokół liceum park zestawem, gdzie wśród najnowszych prześwitów od strony Bułaskiego wymurowano muszę koncertową, niepotrzebną, jak twierdzili pełni tupetu licealiści, nawet emerytów. A może to nie muszla, tylko wąskie ławki bez oparć nie były dostatecznie zachęcające. Nie wiem, nie powiem, nie siadałem. W stawie tajemnicą przemiany co rok, przepraszam, rok w rok dzieliły się zwinne kijanki, zbiorowo wystawione na widok publiczny. I rok w rok w wielkim sekrecie i zaledwie parami przyswajali ją sobie co bardziej wytrawni badacze. Zbadać gruntownie nie dało się wszakże, w jaki to sposób sekretów przeobrażał się w tajemnicę Poliszynela. Tak, właśnie. Księski magazyn, że on się zlepi. Tak, więc inaczej mówiąc, zbadać gruntownie nie dało się wszakże, w jaki to sposób sekretów przeobrażał się w tajemnicę Poliszynela. Ograniczoność spekulacji naukowych nie zrażała aspirantów. Pomijam nieopierzonych licealistów, ale i mocniej wprowadzeni w problematykę stosunków międzyludzkich studenci fakultetów humanistycznych. W chwilach najbardziej dotkliwego zmęczenia życia gotowi byli przyznać, iż smak nowych doświadczeń socjalnych, którego zdążyli zakosztować, a nawet słynne nauki psychoanalityczne, na które świat tak liczył, jedynie do pewnego stopnia spełniały pokładaną w nich nadzieję. Ogrodzona z dwóch stron parkanem z desek i położona w środku miasta enklawa państwa Kociszewskich była z tych niespiesznych przemian nie tyle wyłączona,
ile włączała się w nie w stopniu umiarkowanym. W tym również zawierała się właściwa jej osobność, ale do tego się nie sprowadzała. Tuż za wjazdem, przez zwykle otwartą za dnia bramę, obok wysokiej sosnej kantorku z napisem biuro, który się mieścił z lewej strony podwórka, w ubitej ziemi do końca tkwiły kocie łby, choć na pytanie, co znaczy do końca, nie byłoby mi łatwo odpowiedzieć. Idąc do Przemka, wzdłuż Dzierżyńskiego od zbiegu Batorego i Matyjki miało się po prawej kilka wczesnych, bodaj pierwszych w mieście trzypiętrowych bloków, z dachem nie całkiem wprawdzie kopertowym, ale spłaszczonym nie tak jednowymiarowo, jak w blokach stawianych później. Mijało się mleczarnie i piekarnie, dzielące między siebie jeden długi budynek, ciemnawo-żółty zawsze nawet w deszcz. Potem szkołę żydowską, stosownie wycofaną między sosnami. Dwupiętrowy ów drewniak po wojnie przeistoczył się płynnie w szkołę dla dzieci opóźnionych, aż któregoś dnia pod wieżą spłonął. Na pożar dobiegłem z rąkiem Łusiewicza. Gdy drewniak się dopalała, przy zwęglonym chlewiku szkolnym na prawym boku leżały obok siebie trzy upieczone prosiaki. Zapach ich ciał przebijał woń spalonych desek i osmalonych sosów. Dalej mijało się skrzyżowanie z transformatorem i niepozorną kozią, na której z ojcem i starszym bratem Romek mieszkał, a która po drugiej stronie jest zamieniała się w Zygmunta. Za domkiem Romka był jeszcze mniejszy i też drewniany domek pracki Zieliński. Za drewnianym parkanem miała maciorę z małymi, dwie kozy, psa na krótkim łańcuchu przy budzie i męża z podkręconym wozem. Podwórko było zryte. Mąż się urywał i chodził w rozpiętej kamizelce spotykać się z kolegami u Jarząbka. Twarz mu purpurowiała. W narożnym domu na końcu kozi, już przy ulicy Andriolego, mieszkał kumaty Mongoł z niezbyt kumatą siostrą, którą Mongoł krzywdził. Za kozią na Dzierżyńskiego była jeszcze pustawa z wyjątkiem dni dancingowych Adria, zajmująca rozległy parter bloku mieszkalnego, a trochę dalej po przeciwległej stronie jezdni budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, który znajdował się nieomal naprzeciwko bramy państwa Kociszewskich. Ze strażą związany ochotniczo był pan Longin, ojciec Przemka. Właściciel, być może mniej ochotniczo, nie miałbym odwagi pytać, niewielkiego składu materiału budowlanych. Pod wiatą, przed jego maleńkim biurem, stały metalowe beczki z lepikiem do smarowania na ziemi, a obok wsparte o ścianę rolki pachnących smołą papier. Był również lepik skawalony do rozpuszczania w kotle i smarowania dachu na gorąco. Przyjeżdżał w owiniętych tekturą walcach. Odrąbywane siekierą bryły błyszczały jak czarny plastik. I były maty z trzciny i suprema, płyty biurowe, co zastąpiły gips i trzcinę, wtykane wcześniej między dwie ściany szalunku, wewnętrzną i zewnętrzną, żeby było cieplej. Z drugiej strony podwórka, prawie pod samym płotem, w dwóch prostokątnych dołach lasowało się wapno. Tuż za budynkiem straży mieściła się kuźnia. Podwórko miała częściowo wybrukowane i na tyle duże, że kiedy konie odczepiano do podkucia, fury z dyszlem, jednym końcem opartym o piach, z drugim sterczącym do góry, czekały pod ślepą ścianą straży i nie tarasowały wjazdu. O chwilę drogi dalej, przy kolejowej, nazwa Powstańców Warszawy nigdy się nie przyjęła, na małej części wielkiego wtorkowo-piątkowego targowiska stanęły handlowe pawilony, obleczone użytecznie i wcale nie przytłaczający kształt architektury z lat, którym ciężkiej lekkości częściej brakowało. Za czasów targowiska plac był podbity brukiem, teraz w pobliżu pawilonów stanęły ławki i rosła trawa i kilka niedorżniętych sosen. Na pawilonach ulica Dzierżyńskiego się kończyła. W czasach późniejszych przywrócono jej imię przedwojenne, Karczewska. Ów nazewniczy powrót, zwrot czy zawrót, znaczący już sam z siebie, miał przy okazji zapowiadać zmianę stosunków na lepsze. Wolno było sądzić pomiędzy naszym mikroklimatycznym uzdrowiskiem, a metropolią z nim sąsiadującą, od której Karczewska bierze nazwę. Wzdłuż niej, aż do Karczewa i z powrotem, jeździła z przystanku na Wawerskiej wąskotorowa ciuchcia, o której przepadł potem słuch. Wagony skruszyła rdza.
a mimo to szydzili najgłębiej małoduszni mieszkańcy. Kościół ich nie przyjął. Blok dłuższy i nowszy niż inne w okolicy stał po lewej stronie Dzierżyńskiego, naprzeciwko mleczarni, nim jeszcze dochodziło się do straży. Mieszkała w nim młodsza o dobre kilka lat od nas Anka Filon, z bardzo jasnymi włosami blondni, starszym, ale też od nas młodszym, bardzo jasną blond bratem Leśkiem. Rodzice też mam mieszkanie, ale nie znaliśmy ich i zresztą obchodziliby nas mniej. Ta kilkuletnia młodszość Anki Filon miała do pewnej chwili spore znaczenie. Dalej, w kierunku handlowego Śródmieścia, nie przy samej ulicy, ale trochę głębiej, znajdowała się jedynka, której boisko dochodziło do rogu Letniej i Przewoskiej. Jej dyrektorem ciągle jeszcze był pan Szajbet, postawny pan z dużą głową, pozbawioną w zasadzie ogłosienia i nie wybijającą się na pierwszy plan centralną częścią ciała. Musiał być dyrektorem wyjątkowym, bo o jedynce nawet ludzie niechętni takim tam Szajbetom mówili ledwie z przekąsem. Przyjął mnie od razu do drugiej klasy, a wyrzucił ze szkoły dopiero w trzeciej, kiedy kawałkiem cegły rzuciłem z sadzonek wiodącą wzdłuż poniatowskiego sukę milicyjną, po czym dałem się złapać. Matce, która przyszła do dyrektorskiego gabinetu na posłuchanie, odrywając się od pracy nad bilansem, złożył zwięzłą relację. Stał tu i patrzył z pudełba jako pyszy. By unaocznić jej ową scenę, stanął pod ścianą z opuszczoną głową i patrzył ponuro. Był to podobno jeden z największych, o jakich słyszało miasto, triumfów jednego aktora. W tej szczegółowej kwestii moja bezstronna relacja i pełna empatii ocena w najmniejszym stopniu nie opierają się na notacjach Przemka. W sadzonkach obok szklarni zawacińskich rosły maślaki z białą błoną, popękaną węzłowatą na krawędziach, od spodu złote. Na młodego, stosownie dokarmionego reprezentanta szklarnianego rodu mówiło się sałata. Pewna obfitość fizyczna łączyła się w sałacie w całość z jego umiarkowanym pragnieniem, a może tylko nieprzesadną skłonnością do wysłowienia. Komenda też znajdowała się na Poniatowskiego, tyle że dalej, w kierunku Śródborowa, w dużej przedwojennej willi o zaokrąglonych kantach, ukrytej wśród wysokich sosów. Nawet trudne do przegapienia kraty w oknach, chroniące wysoki parter i suterenę, nie były w stanie zepsuć smutnej urody tego budynku i unieważnić niepojętej naturalności jego zakorzenienia w lesie. Do Przemka można też było wejść od położonej równolegle, niemniej centralnie, ulicy Andriolego, która nie miała nic wspólnego ze strażą, kuźnią ani ciusią, lecz ocierała się o kozią Małpigai i prowadziła do starego bazaru, a nawet dalej do przemienionej w budynek produkcyjny mykwy. Czerwone cegły mykwy nigdy nie otynkowano. Czerwonej cegły mykwy nigdy nie otynkowały. Deski parkanu od tamtej strony posesji Przemka, niechybnie z powodu przechodniów, bardziej na Andriolego wścibskich, grujących wzrostem nad korduplami chadzającymi od Karczewskiej, były odpowiednio wyższe i ułożone ściślej. Ale nad nimi, z najbardziej narożnego okna, Przemek i tak wziął młyn na Smolny, na tyłach starej poczty, pod który za dnia podjeżdżały ciężarówki z ziarnem, i odjeżdżały z mąką. Niewykluczone, że to właśnie stamtąd, ode młyna, z pewnego rozplutego worka z mąką w pewien sierpniowy wieczór wydostała się bezszelestnie słynna stróżka ciszy. Do Dzierżyńskiego ze Smolnej nie miała daleko. Nie jest moim celem dezawuować prawdomówność doskonałego literacku dziennika Przemka, ale bez względu na sugestię dochowania milczenia zawartą w jego wiekopomnej metaforze, dalej milczeć w tej sprawie jest mi coraz trudniej. Młoda i już wówczas doświadczona entomologicznie pracownica młyna, która z powodu skromnej w tamtym czasie pozycji w zakładzie pracy po dziś dzień pragnie zachować anonimowość nie jeden raz, z pewnością zdając sobie sprawę z nieprzyzwoitej sugestii, na jaką nas naraża, wskazywała nam ów rozpruty worek palcem. Zadaniem przez wiele lat zbyt dla nas krępującym było podążyć za jej palcem, choćby wzrokiem. Niemniej pokątnie mówi się o tej sprawie coraz częściej. Nie jestem pewien, jak powinienem się zachować.
Słyszałem bowiem od osób uważanych za godne zaufania, że sławna ćma była zwykłym molem zbożowym, któremu się poszczęścił jednym z wielu we młynie, a Przemek w nocy mógł łatwo się pomylić. Na Dzierżyńskiego ze Smolnej nie było daleko, czy to za dnia, czy w nocy. A ogólniejsza wygoda adresu brała się stąd, że można było umówić się u Przemka nawet później. Wchodząc uważało się tylko przez chwilę. Podłoga przy drzwiach w kuchni skrzypiała. Zwłaszcza słabsze deski pokryte wyświechtanym linoleum. Wchodziło się na palcach, a ostentacja wchodzenia na palcach stanowiła część rytuału, który nas łączył. Potem się drzwi zamykały i zażywało obecności. Czy słów rozmowy dałoby się dociec? Nie wiem. Może nie tyle znaczeń, ile melodii. Słyszałem z wiarygodnych źródeł, że melodia najważniejsza. Przemek nie musiał mówić wiele. Niespodziewanie wyjmował nowy zapis, a my omawialiśmy go w miarę wyczerpując. Nazajutrz niezmiennie zaskakiwało nas, że w nocy też czas mija. Na posesji państwa Kuciszewskich naprzeciw domu Przemka stał drugi dom, krótszy, bez schodków i przez to bardziej przesadzisty, także podłużny jak całe podwórko. Chyba jeszcze dom dziadków. Pan Longin przeniósł się tam po śmierci żony. Latem siadł na ławce przed nim, patrzył w kierunku otwartej bramy, a może tak się tylko wydawało, z pewnej odległości. Gdy podchodziłem bliżej, uśmiechał się i odpowiadał: dzień dobry, panie Piotrku, na moje dzień dobry panu. Mówiono potem do mnie: Piotrku, dzień dobry panu, ale od tamtej pory nikt mnie nie witał. Owym szczególnym połączeniem by szybko mówionych słów, będących świadectwem intymności i oddalenia. Czasami siedział z opuszczoną głową i zapierał dwiema rękami o deski ławki, jakby chciał się odbić. Staraliśmy się, jeżeli w tak delikatnej chwili wolno mi się odwołać do naszych starań, żeby pan Longin oderwał się od myśli, którego gnębił, lecz nieprofesjonalne nasze poszukiwania były mało skuteczne. Część niepowodzeń składam na karp niesnasek wśród specjalistów, do których się udawali. Przedstawiciele szkoły analitycznej, prowadząc cierpliwy nasłuch ludzkiej duszy, podejmowali głębinowe próby ustalenia, co też mogło być przyczyną jego zamyśleń. Może milczeli zbyt przeciągle, a może rozstrzygnięcie nie dało się uzyskać z powodu niewczesnej gry prowadzonej przez zwolenników raczkujących dopiero, ale już niechętnej swym wiedeńskim korzeniom frakcji psychodynamicznej, nie podejmuje się rozstrzygnięć. W obliczu owych frakcyjnych konfliktów pan Longin, jak zresztą należało się spodziewać, dumał przed domem dalej. Kantorek nie był szczelny. Przemek wystawiał drewniany stół i krzesło. Też siadał. Choć razem ich tam siedzących przed okdomami naprzeciw siebie nie widział. W pełni lata na tak wyjściową okazję Przemek wkładał krótkie spodnie. Kiedy zakładał nogę na nogę, siedząc nieruchomo i wykwintnie zarazem, z lewym przedramieniem i dłonią ułożonymi na płasku na okrągłym placie, z kilkoma kartami dziennika przesuniętymi ku prawej strony stołu, odsłaniały się fragmenty jego nieopalonych ud i w słońcu lśniły ogromne jabłka jego kolan. Na posesji nie ścięto potężnej siostry sosny od strony kaczewskiej, tuż za wjazdem, mimo że ona zawsze stała cokolwiek na zawadzie. Jak na taką samotnicę, jej pień jest prawie pozbawiony konarów, a korona puszy się niepewnie dopiero na samej górze. I z daleka widać ją najlepiej, kiedy się patrzy do góry, na tle nieba. Na uporządkowanej i pustej posesji to chyba jej samodzielność stwarza wrażenie, że w okolicy nie ma budynku, który by ją przerastał. Tymczasem to nieprawda. Kora na wyższych partiach sosen, nawet całkiem młodych sosen, oddaje cząstkę światła, które na nią pada, szczególnie po południu, kiedy się tego światła zdąży opić. Właściwie bez względu na porę roku. Trochę rzecz jasna zależy od prześwitu, w chmurze i siły przebicia słońca. Źle mówię. Ciągle jest jeszcze mały, otynkowany domek, że nigdy nie służył do mieszkania. Z jednym kamiennym schodkiem od ulicy, po lewej, tuż obok bramy. Kiedy mieścił się w nim sklepik spożywczy, śmietanę kupowało się z emaliowanego na jasno-niebiesko wiadra, przykrytego szmatą. Krawędź wiadra, powleczona czarną farbą, tworzyła czarne koło, a pałąk z grubego drutu opierał się o bok wiadra, drewnianą rączkę. Można nią było pokręcić wokół drucianej osi jak krążkiem liczydłem.
na całym obwodzie wiadra wisiał zaczep aluminiowej kwaterki zatopionej w śmietanie. Uchwyt kwaterki też był z aluminium. Teraz jest tutaj pracownia krawiecko-kuźnierska i można kupić dodatki krawieckie, suwaki, napy, taśmy, środki do pielęgnacji, skór. Pracownia jest chyba nieczynna. Mogę sobie oczywiście sprawdzić, co to są napy, ale wolałbym móc zadzwonić do przedmiotu. Proszę Państwa. Ja się przepraszam, nie mam wyczucia. Pierwszy raz czytałem kawałek. Tak, właśnie o to chciałem zapytać, czy czytałeś to już kiedyś? Nie. Nie. Czyli to jest debiut... Prywatnie czytałem. No raz, tak, tak, ale publicznie, tak. Nie. Debiut, światowa premiera, tak, pierwszy krok, odsłonięcie, tylko jedno... Państwo są w strasznie fortunnej sytuacji, mi się wydaje, że jesteście Państwo w strasznie fortunnej sytuacji, z tego powodu. To słyszę. Kto to słyszał poza Państwem, prawda? Poza nami. Kto to słyszał? Można byłoby, żałuję, można byłoby długo rozmawiać, czy w każdym razie spróbować się dowiedzieć od Ciebie paru rzeczy. Czy Ty jako autor takiej prozy czujesz się jakimś innym pisarzem niż wtedy, kiedy piszesz wiersze? Nie wiem tego jeszcze, bo się muszę przygnać, jak się czuję i co właśnie chcę zrobić. Jakoś zacząłem to nazywać po swojemu, że ja teraz piszę prozę faktyczną. Że ona jest faktyczna, w sensie, to mnie bawiło ten koncept, że ona jest proza faktyczna, ponieważ to wskazuje przede wszystkim na to oczywiście, że cała proza dotychczasowa faktyczna nie była. To też może być inaczej, że to faktycznie proza. Można i tak. Proza faktyczna wskazuje na fakty, ale sam ten termin jest dla mnie bardzo ważny, bo ty jednak cieszę się, że to jest dla ciebie ważne. To jest gatunek antysentymentalny jednak, bo tam jest za dużo tej zabawy językiem. No mam nadzieję, że to nie jest sentymentalne. Małych prewokacji, jakichś cudzysłowów, jakiejś takiej lekkiej zgrywy. My mamy się troszkę wzruszyć, ale broń Boże nie tak bardzo, żebyśmy na przykład użalali się nad autorem, że minęło. Prawda? To tak być nie może. Musimy raczej z autorem zatrzymać się przy tych różnych formułach i takich zagraniach językowych, które są tutaj bardzo ważne. Więc to jest faktycznie proza, a nie tylko faktycznie świadczy przeżycie. Może tak być? Może tak być. Może tak być. Może być. Proszę Państwa, cisną się setki pytań. Nie zadamy żadnego. Bardzo dziękuję.